Nowy drop w sklepie Team Kaluch już jest. Pożądane bluzy, na które czekaliście bardzo długo, wreszcie mają swoją premierę. Jeśli chcesz zgarnąć sztukę dla siebie, śpiesz się i odwiedź teamkaluch.pl i nie daj się wyprzedzić reszcie. Czujesz ten drip, bratku? Uwaga! Na co jesteś? No. Detonować? Tak. 3, 2, 1. Musisz zrobić jedną rzecz. Pomóc nam pozbyć się Nacho. I albo robisz to osobiście, własnoręcznie, z własnym planem. Albo po prostu wystawisz go DEA. Aż wybór. Pomożesz nam i wrócisz do miasta. Tam będziemy prowadzić legalny biznes. Jest senior? Hola, amigo. Nacho está en el baño. No, lecio. O, Francesco. Szedłeś na drinka, rozumiem? W jakim celu? Myśleliście, że jestem na tyle głupi, żeby zabić Nacho? Przecież to najbogatszy człowiek w Kolumbii, przywódca największego kartelu, jakiego widziano w Ameryce Południowej. Mam masę ludzi, ma swoją własną armię i w dodatku po zabiciu go najprawdopodobniej nawet nie zdążyłbym opuścić tej willi. Angel nie wydaje się tak silny. Mimo tego, że zmanipulował mnie całkiem nieźle, musiałem wybrać. Jechałem tutaj i przemyślałem sprawę. No, Nacho, słuchaj. Wytłumacz mi, po co ci ta broń w końcu? Przysyła mnie pewien człowiek. Twój kuzyn. Bratanek, siostrzeniec, jak zwał, tak zwał, nie mam pojęcia, kto to dla ciebie jest. Angel. Kazał ci przynieść... Kazał mi... przynieść twoją głowę i podziurawić cię jak sito. No i co, zamierzasz to zrobić, czy nie? A wiecie, żebym zamierzał? Chciałem tylko powiedzieć, po której jestem stronie. Uważam, że Angel próbuje cię przechytrzyć i przejąć całą władzę, ale żeby tego było mało, okazało się, że współpracuje z DEA. Więc twoja najbliższa rodzinka nie do końca jest z tobą szczera, Nacho. Chciałbym, żebyś to wiedział. No popatrz. A. Już jakiś czas temu domyślałem się, że ten pieprzony Karol lub coś... coś kręci. No. Słuchaj, żeby tego było mało, wiesz co mi powiedział? Że DEA załatwi mi nową tożsamość w Los Santos, że sam zadba o to, żebym dostał się do Los Santos i generalnie zaczął żyć jak dawniej, jak przed Alcatraz. Nie kusiłoby cię to? Powiem ci, że nie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo to są pieprzone bajki. Też wyszedłem z tego założenia. Gdybym był bardziej zmanipulowany i naiwny, pewnie byś tu leżał już martwy. Ja obok. Ale chciałbym, żebyś docenił Nacho. Moją szczerość. Spokojnie. Spokojnie, Francesco. Wszystko w swoim czasie, ale... jednak miałem co do ciebie nosa i... Barman, szkocka. Dobrze. I dobrze wiedziałem, że... do głupich nie należysz. Więc jak widać, no... miałem rację. Nie daj się zmanipulować. Nie uwierzyłeś w bajeczki dla dzieci. Tak. Wiesz tylko, co mnie martwi? Że był tam komisarz DEA z nim. On może rozpracować swój kartel od środka. Wiesz o tym, Nacho. Musisz się go pozbyć. Nie. No, tak, musisz się go pozbyć. Francesco, to jest jasne, że się pozbędę tego skurwy. Ale nie pozbędę się dlatego, bo jest dla mnie zagrożeniem.
Pozbędę się go dlatego, bo jest pieprzonym karaluchem i mnie po prostu irytuje. Jest pieprzonym insektem. Nie groźnym, ale jest insektem. Zrób co chcesz. Zrób co chcesz, Nacho. Chcesz, mogę pomóc. Chcesz, mogę jechać. I zrobić to teraz. Zaraz ci powiem, co masz zrobić. Ale na mojego kuzyna mam inne plany. Czyli co? Chcesz go żywego? Teraz na razie nie jest zagrożeniem, skoro wiem, co planuję dzięki tobie. No tak, ale musisz go trzymać krótko, wiesz o tym, Nacho. Wiem, już od jakiegoś czasu to robiłem, jak po tym momentu zauważyłem, że ten pieprzony insekt coś klnuje. No to co mam zrobić? Mam się tym zająć? Masz... Zagramy pewną grę, w ich grę. Bo domyślam się, że miałbyś niemałe konsekwencje, jeżeli byś im zdradził, że mnie nie zabiłeś. Nie, no, słuchaj, mógłbym zawsze powiedzieć, że nie było ci akurat willi, żeby mi dali kilka dni. Mogę coś powęszyć. Nie, nie, zrobimy inaczej. Powiesz, że uciekłem ci. Mhm. Damy ci podsłuch, kamery i pójdziesz do nich. Okej. I co? Zobaczymy, co ci jeszcze powiedzą. Okej. Brzmi jak może plan. Może wdrożą cię w jakiś kolejny swój jakże przekombinowany plan. Jasne, mam go na łączu dalej na radiu, więc to jest chwila i możemy się dalej skontaktować. Wiem, gdzie jest obecnie. Dorzuć ci jeszcze może jakiś lokalizator GPS. Podłożę mu pod samochód, żebyś był spokojny. Posłuchaj, pójdziesz do moich ludzi, oni ci załatwią, co będziesz tylko chciał. Oj, pięknie. A to co, biorę się do roboty. Szefuncio. Bierz się do roboty. Senior. Pamiętaj, Francesco, że w tym momencie mi bardzo zaimponowałeś. Taka moja praca. Każdy z pana ludzi powinien zrobić to samo. Senior. Ale nie każdy by to zrobił. Ale nie ukrywam, że wizja powrotu do domu to kusząca wizja. Ale wiesz co, Nacho? Tu jest mój dom. Słucham. I mnie to bardzo cieszy. Mojego dzionka, senior. Wynagrodzę ci to wszystko, Francesco. Twoje każde staranie. No worries. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku Clinton. Zobaczcie, wyglądam dziś jak przywódca kartelu, bo elegancko ubrany jestem, fajny, moi drodzy, dzionek. I generalnie, kolejny odcinek Clintona. Widzicie pewnie po miniaturze i po tytule, co się święci. Więc widzowie, miłego oglądania, bo zazębiają nam się te serie coraz mocniej. I 25 tysięcy lajków odblokuje kolejny odcinek z tej serii. Więc moi drodzy, wiecie co robić, no chyba, że mamy już przestać nagrywać. No to wszystko od was zależy. Liczymy na to mimo wszystko, że zostawicie tyle lajków. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeśli seria wam się podoba, jeśli klimat wam się podoba. Ja wracam oznajmić, moi drodzy, Angelowi, że nie poszło to po mojej myśli, żeby dał mi trochę czasu. Mam nadzieję, że to kupi, bo inaczej Franklin może zginąć. Enjoy, bawcie się widzowie. Dobrze. Hola, jest Angel? Jest w środku. Gracias. Gracias. Angel! No słucham cię. Uciekła mi ptaszynka. Skurczybyk zdążył uciec. Ale spokojnie,
Nic strasznego, bo to nie jest tak, że uciekł i wiedział, że ktoś planuje na niego zamach, tylko po prostu mi wyjechał. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, stwierdziłem, że poczekam na lepszą okazję. Daj mi 2 dni, góra 3. Będzie po sprawie. No to dziwne akurat, wiesz? Czemu? Bo jakoś zawsze mój kochany braciszek informuje mnie o swoich wyjazdach. Tak? Mamy stałą łączność na radiu. No to widocznie ci nie powiedział o tym, że wyjeżdża, z tego co mówił, do jakiejś kobiety. Wiesz, że on przebiera w tych kobietach. No ja nie wnikam zresztą, gdzie jechał. Tak powiedział mi jego mechanik. Nie chciałem za nimi jechać. Dasz mi 3 dni, przyniosę ci jego głowę. Tak jak się umawialiśmy. A ty już lepiej... Dni. Dobra, ty już lepiej załatwiaj mi paszport, człowieku. Wiesz co? Chciałbym ci już to wszystko pozałatwiać, ale pamiętaj, że jak zawalisz sprawę, to przekażę informacje moim ludziom w mieście. Człowieku, wiesz, ja doskonale wiem... Ale daj mi dokończyć, wiesz co się stało? Co się stało? Udało mi się pochwycić twojego syna. Co? Jeden fałszywy ruch. Jeden fałszywy ruch. I przywiozę ci jego głowę. Tak jak miałeś przywieźć mi głowę mojego brata. Mam nadzieję, że się rozumiemy. I powodzenia. Możesz już opuścić. Jak mu spadł włos z głowy, człowieku. No, grozi mi. Cię rozerwę na strzępy, rozumiesz? Pewnie. Franklin Clinton, gówno znaczący w Kolumbii, grozi mi, drugiej osobie najważniejszej na tej wysepce. Słuchaj, ty się lepiej zajmij tym, co masz do roboty. Dobra, człowieku, gdyby nie to, że mamy interes... Nasze następne spotkanie będzie naprawdę bardzo opłakane. Będziesz płakał i prosił mnie tylko o to, żeby jego przyjaciołom się nic nie stało. Ani tym, którzy się nim opiekują. Powodzenia. Obym usłyszał dobre wiadomości. Masz 2 dni. Tak. Rozumiesz? Pewnie. 2 dni. Si, senior. O kurde. No, jak coś zrobi widzowie Angel Haremu, no już zresztą go pojmał. To się mniej więcej dzieje w tym momencie, co w Perzecie pojmali Harego. No, ale pomógł nam tam Dwayne. On o tym nie wie, najprawdopodobniej. Jakie w ogóle ślady. Dobra, ja stąd spadam. Muszę przemyśleć. To znaczy, no wszystko już jest podjęte. No, miejmy nadzieję, że Nacho zapewni mi ochronę i zapewni mi widzowie bezpieczną sytuację, a także ludziom w Los Santos. Muszę jechać na skróty, nie chcę nikogo tutaj widzowie mieć za sobą. Powiem szczerze, trochę mi dała ta rozmowa do myślenia. Mimo to uważam, że Angel jest lekkim manipulantem i próbuje se gdzieś tam owinąć wokół palca Francesco, ale ten zachowuje zimną krew póki co. I oby tak zostało widzowie do końca. Wracamy. Na co jak obiecał? Tak zrobił. Dostałem masę pieniędzy, dostałem prywatnych ochroniarzy. Zostaliśmy bardzo dobrymi kumplami, jak sam Nacho mówi. Jestem od teraz jego prawą ręką. I nie ukrywam, że podoba mi się to życie. Wygląda na to, że podjąłem dobrą decyzję. Ach. Pięknie, pięknie, pięknie tu masz, Nacho. Aż się żyć chce. Widzisz? O to właśnie mi zawsze chodzi. Za. Masz kogoś? Na stałe? Może niedługo będziesz miał okazję poznać. Zobaczymy, pomyślimy. Okej. Czyli jest ktoś, kto poskramia wielkiego Nacho. Czasami się zdarzy. Słuchaj. Każdy ma swoje słabości, Francesco. No wiem. Oczywiście. Wspominałeś coś o fawelach i o mechaniku, o co chodzi? Trzeba go odwalić? Nie. Pojedziesz tam po prostu. Załatwisz jedną rzecz. Słuchaj, jak mówisz załatwić jedną rzecz, to... To znaczy, że trzeba kogoś odwalić. Czy się mylę tym Nie razem? Zawsze, nie zawsze. Słuchaj, teraz... Teraz nie będziesz tylko chodził i strzelał, teraz będziesz załatwiał prawdziwe biznesy. Trochę twoja gra się zmienia w tym momencie, Francesco. Oj, to mi się podoba, to mi się podoba. Nacho. No to co? Mogę wziąć chłopaków i załatwić sprawę?
Nie ukrywam, że chciałbym się widzieć z Marią. W ogóle dzięki, że pozwoliłeś im zostać. A propos ich. A? Weź swoje graty, spakuj ich i przeprowadzicie się w trochę lepsze miejsce. Do jednej z swoich 35 willi? W promieniu 120 km? Dokładnie. Się robi, szefu. Będziecie mieli tam trochę więcej miejsca dla siebie. Super. Słuchaj, załatwię sprawę, wrócę i pogadamy, okej? Okay? Bien, czekam. Bien. Co to znaczy bien? Słucham? Co to znaczy bien? Jeszcze chyba za krótko to jesteś, co? No dlatego chcę się dowiedzieć. Dobrze. Bien, amigo. Ale życie rozpoczął nasz Franklin Clinton, widzowie. No zobaczcie, żyć nie umierać. Piękne wille, piękna pogoda. Chłop wybrał właściwą stronę. Trzeba by na pewno. Oglądajcie odcinek, widzowie. Wszystkiego się dowiecie, ale no kurczę. Nacho nie rzuca słów na wiatr. Dostaliśmy, widzowie, masę pieniędzy. W Kolumbii możemy sobie kupić w zasadzie wszystko, co chcemy. Nawet ludzi możemy kupować. Dostałem też uzbrojonych, moi drodzy, ludzi, którzy nie będą odstępować Franklina na krok, czajcie. No i mam załatwić coś w fawelach, moi drodzy, więc ja sobie jadę. No faktycznie nawet Franklin z wyglądu, widzowie, no to już nie jest ten Franklin, to już nie jest chłopiec na posyłki, to jest, widzowie, liczący się w kartelu człowiek, członek kartelu, można powiedzieć, ale i jaja, nie? Masakra. Nawet Puma mnie polubiła, także no to o czymś świadczy, nie? O, to są moi ludzie, nie? Witam, hola. Hola, szefie. Hola. Hola senior, co mówiłem? Hola senior, tak jest. Tak. Hola senior. Pasują wam? Si senior. Pasują wam te kamizelki, które dostaliście? Tak, wszystko jest świetne. A ty to kto? Melduj się. Imię? Imię! Bo ja jestem Juan. Juan. Rekrutował mnie senior ostatnio. Dobrze ci z oczu patrzy, Juan. Będą w siebie ludzie. A ty? Oliveiro. Oliveiro. No dobra. Mieszka z matką, słyszałem. Matka, zgadza się. Będzie z ciebie dumna. Uważajcie na Pumę, młodzi, bo jeszcze wiecie. Ona nie lubi młodych. Nie, no wy to już jesteście doświadczeni, chłopacy. Dobra, słuchajcie, robota jest, żebyście nie straszyli ludzi na fawelach. Proszę, siedźcie wszyscy w jednym samochodzie. Gdyby były jakieś problemy, to wiadomo, co robimy, tak? Od tego tu jesteście. Macie chronić moje życie? Si, senior. I działacie dla pana Nacho, tak? Ja zginę, to pan Nacho was zabije, rozumiemy się. Si, senor. No, a po skończonej robocie dostaniecie peso, o które tak bardzo zabiegacie. A dużo tego peso dzisiaj mam dla was, okej? Okay? Si. Vamos, do pojazdów. Senior Francesco. Słucham. Bo pan Nacho ma dla pana nagrodę właśnie w fabelach, tak usłyszałem. Nagrodę? Właśnie nie chciał powiedzieć, o co chodzi. Ty jesteś mechanikiem tutaj, tak? Tak. Dobrze, to właśnie. Czy ja mogę pożyczyć jednego z pojazdów? Tak, nie ma problemu, właśnie naprawiłem. Dobra, wyciągnij mi jeden pojazd i odrzuć mi od razu adres. Napisz mi na kartce w samochodzie, żebym wiedział, gdzie jechać. Dziękuję. Już się robi. Gracias. Zobacz, jak idzie flex, no już jest, kurde, oni z jakąś Reginą starą będą jechać. A Franklin sobie pojedzie obok w samochodzie, załatwia teraz biznesy, biznesmen, widzowie, no pięknie. Takie życie można prowadzić. Zostawiłem schowku. Gracias, amigo, dobrego dnia. Powodzenia, dziękuję, miłego. Jedziemy, proszę państwa, jest jeszcze jedna lokacja, której nie widzieliście. Z tego co widzę, tam jedziemy. To są, moi drodzy, fawele, najuboższe fawele. Bo są te miejskie fawele, ale są też, widzowie, takie, gdzie nawet asfaltu na drodze nie ma. I właśnie do nich w tym momencie z moją ekipą ochroniarską jedziemy. Oho, pan na co się wkurzy za to, co zrobili. Let's go, proszę państwa. Kolumbia. Zobaczcie, wjeżdżamy teraz w tę strefę. Niesamowity klimat tu jest. Egzotyka na maksa. No wygląda to, moi drodzy, dosyć ponuro. Gdzie ci wszyscy ludzie siedzą? Obecnie trwa siesta. Poza tym mało ktokolwiek się tu zapędza tak naprawdę. To jest bardzo niebezpieczna dzielnica. Kto tu rządzi? Oczywiście ludzie pana Nacho. Także chociaż tyle, że jesteśmy dość bezpieczni na terenie, w którym obecnie się znajdujemy. Dobrze, według, moi drodzy, tego co widzę, zbliżam się do tego mechanika.
z adresu. Okej, okay. Wiem, że to jest... O! To chyba tutaj. Okej, okay. Wysiądźcie i stójcie przy tym czerwonym samochodzie. Nie straszcie ludzi. Okej, okay. No nieźle. Psst! Halo, halo! Hola! Hola, hola! Nie mogę pomóc. Ty rządzisz tym przybytkiem? Tak, to ja witam. Alejandro Gomez Hernandez. Miło mi. Francesco Escalante. Miło poznać. Przybywam na zlecenie Nacho. Więc nie wiem, co masz dla mnie, ale generalnie kazał mi tu przyjechać. Oczywiście, oczywiście. Mam dla ciebie regalo od seniora Nacho. Co, co? Możesz tak inaczej? Bo nie zrozumiałem. Mam dla ciebie pewną nagrodę. Tak właściwie to prezent. Tak senior. Otóż to ten samochód, który widzisz przed sobą. Ten niebieski? Oczywiście. Najlepszy, jaki mieli na stanie. Holy shit. Nie wiem, co dla niego zrobiłeś, ale nikt takich rzeczy od niego nie dostaje. Wiesz co? Ja jestem od zabijania ludzi. Zabiłem 4 mechaników w faweli i dlatego. Volarte, Paweł, kulo. Żartuję, mordo. Amigo. Nic się nie martw. Fajnie. Mam za to coś zapłacić? Jak my to mamy w zwyczaju, to nie powinienem ci teraz na to odpowiadać. Regalo to regalo. Bierzesz i nie pytasz. No i to mi się podoba. To jak nie tobie, to... Doceni ten gest, bo oczywiście. Nie każdy taki dostaje. Jasne. Ej, ty! Coś na ślugi? Buta. Nie mam tyle czasu. Pomagam tu chłopakowi prowadzeniem biznesu. Tak? Nie masz teraz czasu. A ja ci chciałem, chłopie, pomóc. Peso? No, milion peso. Jak mechanik nie chciał, to... To może tobie się przyda. Wiem, że to przyda nic mi się takiego. Przyda mi się bardzo. Okej. Okay. No to co, amigo? Nie wiem, Angel, tak? Nie wiem, Miguel? Jak ty zamiesz? Alejandro, Alejandro, słuchaj, przekaż panu Nacho, że prezent się podoba. Zresztą ja mu sam przekażę. Gracias, si, si. Gracias, senor. Bardzo no fajny głos. Chłopaki! W stacyjce klucz. Pięknie. I do boju. To jest. Chłopaki, chodźcie, zobaczcie, co od pana Nacho dostałem. Ulala, ale gest, widzowie, ma gest. Ulala, ulala, senior. Dobra, młody, wyjedź tym hamerem stąd. Który się chce przewieźć? Sia. Dobra, pojedziesz ze mną. Reszta, chłopaki, wsiadajcie, jeden od czerwonego, drugi do Reginki. Si, senior. Raz jeszcze dziękuję, Alejandro. Wszystkiego dobrego. Dobra, ale dostałem, widzowie, ale dostałem. Prezencik od pana Nacho. Vamos, młody. Kurde, aż się, ludzie się patrzą. No rzadko taki, moi drodzy, samochód. Weź no, młody, zerknij, kto siedzi w tej furze tu. Aha. Przeładuj broń. Si. Broń w gotowości, jedziemy. No, to był, widzowie, ktoś nie od nas. Ten ktoś jedzie za nami, będzie trzeba przyspieszyć. No, także tak się prezentuje najbiedniejsza dzielnica, widzowie. No, tak jak mówię, nawet asfaltu tu nie mają, nie? Dla mnie takim samochodem, to jakiegoś tam rekiną, to jest luksus. Dobrze, młody. Ciesz się, póki możesz. Statystycznie, jeśli pracujesz dla pana Nacho i masz powyżej 18 lat, giniesz w ciągu najbliższego pół roku. Ten młody jeszcze nie wie, co go czeka. Dostałem cynk od pana Nacho, żebym wpadł do tej nowej willi, do której mam przenieść się razem z Marią i jej rodziną. Wygląda zacnie, jest ukryta tak, że ciężko ją będzie sforsować. Żadne DEH ludzie Angela nie są w stanie jej znaleźć. Uważam, że to idealne miejsce do naszego pobytu, ale mówił, że czeka nas spotkanie z pewnym gościem. Jestem bardzo ciekaw, o kogo chodzi. Hola. Co wy, kurde? Ale Javiro. Ale Javiro. Hola.
czy ja dobrze poszedłem, tak szczerze mówiąc. Tutaj. Taka duża chata, że się można widzowie pogubić. Jo, nawet piętro jest. Jakieś... Ale klimatyczna rzeźba, ty. Wow. Ola. Zgubiłeś się, amigo. Co ty do mnie powiedziałeś? Czy się nie zgubiłeś? Nie. Jakiś, moi drodzy, twardzie, nie? Gdzie jest Nacho? Ola. Gdzie Nacho? Tu po lewej. Przez drzwi. Tutaj obok. Gracias. O, wilku mowa. Co jest to, nie? Czaisz, ja go prawie wysadziłem, nie? I pod milą. Jakie było, to on prawie się nabrał z panem. Prawie się nabrał. Już przyjrzałem, że go mam. Z kartelu? No proszę. Buenos dias. No i przecież ja do ciebie Francesco wysyłałem. Ciekawe. Cóż za spotkanie. No ciekawe, nie powiem. Czekaj. Nacho. Jak ci się Francesco tutaj podoba, co? W sensie, co? Ten gość, który próbował mnie zabić? No nie podoba mi się, co? Coś ty w ogóle wymyślił? Daj spokój, napijemy się wódeczki, potem wpadną dubeczki, albo odwrotnie, jak tam chcesz. Co, a co z jego córką? Uspokój. Nacho, co z jego córką? Francesco, uspokój się, na razie jest... Nie musisz być zdenerwowany, jak widzisz, potrafimy rozmawiać, potrafimy usiąść. Trzeba usiąść i na spokojnie. Słuchaj, napij się, tutaj się dziewczyny tobą mogą zaopiekować. No dzięki. To co bossa konkurencyjnego kartelu sprowadza w nasze skromne progi? Nie wiem, czy mogę powiedzieć nasze Nacho, ale... No zmieniło nasze, się od ostatniej wizyty. Kochana, idź zajmij się sobą, później do ciebie wrócę. Dobra. Ten to widzowie kobieciarz. Muszę teraz. Słuchaj, no... Można powiedzieć, Francesco, że to, co się teraz dzieje, to jest tylko i wyłącznie twoja zasługa. Co? Siedzimy przy jednym stole, pijemy no, i rozmawiamy. Trochę mnie to przeraża, ale jestem ciekaw, co macie do powiedzenia w sumie. Powiedz mi, Francesco, co ludzi łączy najbardziej? Nawet największych wrogów. Kasa? Blisko. Nie wiem, człowieku. Wspólny wróg. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, Francesco. Mm-hmm. Mówcie dalej. No, przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że mój kochany kuzyn współpracuje z DEA, prawda? Raczej nie inaczej, no. Raczej się nie przewidziałem. A to oznacza, że jeżeli DEA znalazło kontakt do kogoś z mojego otoczenia, to znaczy, że zaczynają mocne działa wytaczać w kierunku naszych organizacji. Obawiasz się DEA? Przecież nie mogą wam nic zrobić, tak będziecie sądzeni tutaj w razie czego, więc opłacisz sobie ludzi w więzieniu i wyjdziesz, no. No to jest problem. No tak. To jest problem. Jaki problem? Dowiedzieliśmy się czegoś niedawno. No. Otóż faktycznie policja, lokalne sądy, społeczność jest do opłacenia, to nie ma problemu. Problem jest z rządem federalnym. To tam to jest ciężko. To jeszcze nie ten kaliber. No dobra, ale DEA w jaki sposób, co, współpracuje z FIB? Podpisali papier z rządem amerykańskim. Co? Mają układ taki, bo my szponcimy im grubo w tej Ameryczce ciekawej. Przecież 3/4 towaru trafia do Ameryki, tam mamy najwięcej konsumentów i najlepszych klientów. Słowo. No. Więc w ich interesie stoi to, żeby nas udupić. A jak nas udupią tutaj nawet, to są tak dogadani z DEA, że jesteśmy sądzeni na prawie amerykańskim. I co najciekawsze, panie
którym obowiązuje kara śmierci, więc mamy przesrane po prostu. Czekaj, czy ja dobrze myślę, że łapie was DEA albo mnie i wysyłają mnie do Stanów i tam zostaję zabity? Tak jest. W dużym skrócie tak. Znaczy, oczywiście tam osądzony jeszcze, jakieś duperele, ale nie, to jest wyrok śmierci. Holy shit. Zrobił wszystko, żeby do tego doszło. No i jaki jest wasz plan? Plan jest następujący. Jeżeli powyłapują nas i nie przeciwstawimy się im, nie będziemy mieli jak zarabiać pieniędzy. A jeżeli na chwilę odrzucimy swoje konflikty na bok i złączymy siły i... Jednoczą się, widzowie. Przeciwstawimy się temu brutalnemu systemowi, no to chyba nic się nie muszę mówić, że wszystko dalej, że pieniądze dalej będą płynąć. No da, no. Kartelem chyba muszą trzymać się razem, no ale nie każdy ma taki mindset jak wy, więc w sumie cieszę się, że doszło do tego spotkania. Panie Bosie, mimo próby wysadzenia mnie, nie czuję jakiejś zbytniej urazy, żeby było to jasne. To się nazywa profesjonalizm. Nie wiem, czy Francesco odczuwa jakąś stratę kuzyna, ale pańska córka też była w dobrych rękach. Przyznam się. Narzekała, że jej nawet winem nie poczęstowaliście. A, zabroniłem jej, to prawda. A propos wina. Francesco, mam do ciebie prośbę. Słucham. Przejdź się do piwnicy i przynieś nam po butelce. Si, senior. Wedle życzenia. Ale widzowie, jojo. Jednoczą się. Ej, powiedział, lubię tego typa chyba. Jak tu zejść na dół? Wiesz, jak zejść do piwnicy? Nie mam pojęcia. Jestem nowy dopiero. Pomóż mi szukać w takim razie. Góry raczej nie wiem. Nie, raczej nie tędy. Są jakieś drzwi. Chyba, że tu w lewo tutaj. O! Gdzie. Dobra, młody, spisałeś się. Wracaj na służbę. Jasne. Nowy widzowie, nieźle. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem, ty. Co jest? Co jest? Uźwa, jaka willa, widzowie. Do takiej willi pan Nacho ma naprawdę dużo, nie? O! Perfekto. 1932, nie wiem skąd ty to masz. Proszę bardzo. Chateau de Diabol. Myślałem, że rocznik bieżący. Lala. Wszystko co najlepsze. Jest jeszcze jedna sprawa do ciebie, Franczas. Słucham. A może bardziej propozycja? Nie do odrzucenia. Oho, już gdzieś to słyszałem. Staniesz na czele grupy uderzeniowej przeciwko DEA. Kurde. Brzmi trzeba poważnie. Symbolicznie utrzeć trochę nosa i pomyśleliśmy, że będziesz do tego odpowiednim człowiekiem, żeby pokierować taką grupą. Jak mogę odmówić? Możecie na mnie liczyć. I to chciałem usłyszeć właśnie. Sojusz Nacho i Carlosa Martineza zmienił całkowicie oblicze faweli. DEA odtąd bezkarne. Czekały bardzo ciężkie czasy. Nikt już nie może czuć się bezpiecznie. Nawet oni. Rozpoczęła się prawdziwa wojna. Maria. Odkąd pojawiłem się w Kolumbii, mam do niej słabość. Pewnie ucieszy się, że razem z rodziną będzie mogła przenieść się do bardziej komfortowej lokalizacji. Cześć, Francesco. Cześć, Maria. Witam siostrę. Siostra, pozwoli, że sobie Marię pożyczę na wieczór, na małą. Okej. Ale naprawdę muszę ci powiedzieć, że znalazłeś idealną kobietę. No, nie wątpię. Słuchajcie, Maria, dziewczyny. To jest złota kobieta. Wiem. Jak dobrze, że Maria trafiła też do tego mężczyzny. O, tak mi mów, moja droga. Słuchajcie, dziewczyny, jest sprawa, możecie matce przekazać. Będziecie przeniesione do dużo bardziej komfortowej willi, gdzie każda z was będzie miała swój pokój, będziecie miała swoją kuchnię. Udało mi się załatwić. A?
Bardzo dziękuję. Żartujesz chyba. Serio mówię. Ale warunek jest jeden, musisz... Musisz pójść ze mną na randkę, no, tak jak pisaliśmy. No, sama chciałam zaproponować, prawda, więc... Okej, masz jakąś miejscówę? Wiesz co, myślę, że możemy się po prostu gdzieś przejechać, zobaczymy, może natrafi się coś ciekawego. Dobra, ty rządzisz, możesz prowadzić, mam nowy samochód. Życzę wam szczęśliwego wieczoru. Dzięki, miłego. Dzięki. Powiedz mi, jak ty to robisz? Dopiero byłeś zwykłym, szarym gościem praktycznie, a teraz nagle masz takie luksusowe ubrania, samochód, nowe Ostendy. Mieszkanie. No, wiesz co, dobrze się potrafię zakręcić, no. A co, imponuje ci to? No, na pewno widzę właśnie, że jesteś ciężko pracującym gościem, ale bardzo mnie zastanawia, jak tak szybko do tego doszło, bo no, nie znamy się za długo i co prawda, ale bardzo się zmieniłeś przez te ostatnie momenty. Wiesz co, tak jak mówię, potrafię się dobrze odnaleźć i odnalazłem się w dobrym miejscu, w dobrym czasie. O, i zyskałem zaufanie pana Nacho, czyli głównego szefa całego tego, całej tej organizacji, ładnie mówiąc. A więc to wszystko dzięki niemu. Tak. Uratowałem mu życie, wiesz? Dlatego. Przed kim? A, ty za dużo byś chciała wiedzieć, moja droga. Jedźmy na drineczkę i dopiero pogadamy. Dobrze. Niech będzie. Wiesz, w sumie mam jedno miejsce, do którego moglibyśmy zajrzeć. Nawet czasami tutaj grywam właśnie, tu niedaleko. I myślę, że tam my moglibyśmy spędzić troszkę czasu, co? Ale że gdzie? W sensie tu? Że? Tak, tutaj. Tam, u góry? Mhm. A co ty, taka jakaś zestresowana? No, nie jestem, wydaje ci się. Boisz się z takim gringo pewnie pokazywać w takich miejscach, co? Co? Maria, co jest? Nie no, wszystko jest w porządku. Chodźmy coś, nie wiem, zjeść. No sądziłem, że wy macie to takie miejscówki, jakby... Nie chcę być niemiły, ale myślałem, że... Kolumbijczycy tak nie lubią chillować bomby w ten sposób. No, widzisz... Lubię zaskakiwać w takim razie. No to słuchaj, miejsca jest dużo, wybierz sobie. Chodź, może gdzieś tutaj usiądziemy. Wszystko gra? Tak, tak, jak najbardziej. A muzyczka, widzowie? Elegancka, leci sobie tutaj kolumbijska. Może tutaj? Skoro tak chcesz, to czemu nie? Siadaj. Słuchaj, Francisco, ja muszę ci coś powiedzieć. No, słuchaj, ja strasznie cię przepraszam, ja nie wiem, jak do tego doszło. Czekaj. Mnie zastraszali, słuchaj, grozili mi, że mnie zabiją, że zabiją moją mamę, że zabiją moją siostrę. Ja, ale... ja nie wiedziałam. Hej, Maria, kto? No, ja nie wiem, jacyś ludzie... Kiedy ja to się stało? Nie chciałam. Ale co nie chciałaś? Nie, ja nie chciałam, żeby do tego doszło. Czego? To nie, no, to oni mi grozili, naprawdę, Francesco, ja nie chciałam, bardzo przepraszam. Ty, powiedziałaś im, gdzie jesteśmy. Ja nie chciałam, naprawdę, no, uwierz mi, ja nie miałam innego wyjścia. Słucham cię, Angel. Ja ciebie słucham. Czemu przerywasz mi randkę? Przerywam ci randkę. No. Słuchaj, czemu niszczysz mi plany? Niszczę ci plany? Pod groźbą. Naprawdę? Jaką groźbą? Co ty gadasz? Słuchaj, tak mnie to smuci, że jesteś taki bezradny i tak niemyślący. Twój synek ma całe życie przed sobą. Odwal się od mojego syna! Nie ma takiej... Odwal się od Marii! Już za późno. Pójdziesz na dno, razem z nią, a za tobą twój kochany synek. W tym momencie
Byłem przekonany, że to koniec. Że to ostatni raz, kiedy widzę Marię. I to ostatnie chwile mojego życia. Ten skurczybyk miał czelność zatopić nas jeszcze nieopodal willi Nacho. Zrobił to z premedytacją. W tym momencie nie miałem żadnej nadziei. Gnoju! Oszczędź Marię! Oszczędź Marię! Masz mnie? Możesz ją oszczędzić. Podaj mi jeden powód. Jeden powód? Ona jest, nie jest niczemu winna. Poznała mnie i to jest tylko dzieło przypadku, człowieku. Zamieszała się w to wszystko. Zostaw ją i jej rodzinę. Masz już mnie. No cóż. Dobra. Wypadź stąd. Uciekaj! A my się musimy żegnać niestety, panie Francesco. Bardzo miło mi było ciebie poznać. Weź no cóż, pozdrów syna ze świata. Dawaj. Samochód nabierał wody. Ale na moje szczęście opadł na płyciznę. Poluzowałem sznur, którym byłem związany i czekałem na dogodną okazję. Po raz kolejny miałem farta, ale wiedziałem, że czekają. Muszę wyczuć dobry moment. Widzowie, musimy. Będą strzelać pewnie. 3, 2, 1. Jazda. Nurkuj! Strzelają! Let's go! Walić się, Angel! Dobra, widzowie. Ja pierdylam, jak to się uda. Będzie coś niesamowitego. Villa Nacho z okolicy nie mogą sobie pozwolić na strzały. Zaraz się pewnie strażnicy Nacho skapną. Muszę zacząć oddychać. Dobra. Zaczerpnąć powietrza i jazda. Villa niedaleko. Nacho wspominał mi o tunelu, którym można dostać się do willi. Ten tunel za moment uratuje mi życie. Nacho! Nacho! Halo. Co? Francesco, co ci się dzieje? Angel. O co chodzi? Angel próbował mnie zabić. Zepchnął samochód. Co zrobił? Zepchnął samochód nieopodal willi do wody. Uratowała mnie płycizna, tylko i wyłącznie. Dobra, 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 dobra. Wrobił Marię, Maria i jej rodzinę w niebezpieczeństwie. Zajmij się tym, proszę. Słuchaj, wylatujesz w tym momencie. Gdzie wylatuję? Jeszcze masz szczelność mnie stąd wyrzucać, jak ci takie rzeczy mówię? Ty słyszysz sam siebie? Co? Uspokój się, to po pierwsze. Po drugie, pakuj się i wylatujesz stąd, wracasz do Los Santos. A o to ci chodzi. Co ja mam pakować? No nic. Nic ze sobą nie chcę brać. Weź spraw, żeby Maria i jej rodzina byli bezpieczni. Proszę. Będą bezpieczni. Jutro rano masz lot. Najwcześniej na taką ci godzinę załatwię. No dobra, miałem pomagać wam tutaj z tą wojną i co? Nic. Najwyżej będziesz pomagał w Los Santos. Chcę tu wrócić. Wrócisz. Jak tylko ogarnę sytuację tutaj na miejscu, i tego skupiela, który ci to zrobił. Moje kobiety będą bezpieczne. Gracias. Nie pozwolę ci, żeby się ktoś zabił. Stało się. Oficjalnie wracam do Los Santos. Hola, chłopaki. Hola, senor. Hola, senor. Wrzucicie mi gdzieś tą walizkę do środka? Znajdzie si. Się miejsce? Si. Super. Si, senor. Dajcie mi chwilę, dobrze? I zaraz będziemy ruszać. Si, senor.
Maria, jesteś bezpieczna? Francesco, ty też jak widać, no. Uff, tak się cieszę, że nic się nie stało. Słuchaj, będziesz bezpieczna. Masz dedykowanego teraz ochroniarza, cała twoja rodzina i będziesz u boku Nacho do czasu mojego powrotu, okej? W porządku, no. Dbaj tam o siebie, żeby wszystko było dobrze. Nie martw się, wrócę i spełnię twoje marzenie. Zabiorę cię do Los Santos, zabiorę cię do Ameryki. Okej? Okay? Dobrze, Francesco. Żegnaj. Si, senior. Do zobaczenia. Lecimy? Lecimy. Si. Vamos, chłopaki! Vamos, vamos! Co ja, senior, ja biorę samochód. Si. Zawieź ją do domu. Franklin Clinton wraca do miasta. Panie i panowie. Mieliśmy lądować w środku nocy, ale nasz lot troszkę się opóźnił. 13 godzin w samolocie. I lądowanie mieliśmy mieć pod osłoną nocy, ale niestety nie udało się. Mimo to uśmiech nie schodził z twarzy. Wylądowaliśmy nieopodal góry Chiliad. Cóż to był za widok, gdy zobaczyłem promienie słońca oświetlające szczyt. Wróciłem do domu. Vamos, 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 vamos! Senior, jesteśmy na miejscu. Gracias, chłopaki. Świetna robota. Wow. Przeżyliście? Wszyscy cali? Si. Dobra, si. Powiedzcie mi, kogo tutaj, kto tym wszystkim zarządza? Zarządza tym żona Nacho. Kto? Jego żona. Masz śmieć tak bluźnić? Że on nie ma żadnej żony, widziałeś, że ma codziennie inną. Ma żonę. Naprawdę, szef. Senior, proszę uważać. Niebezpieczna babka. Buenos dias. Buenos dias. A panie to kto? A, moja córka. A gdzie moje maniery? Przepraszam, Francesco Escalante, przywam od pana Nacho. Sesualne. Od mojego męża. Co? Nie wierzyłem w te plotki, naprawdę. Cudowny babiarz. Nie, nadal mnie zdradza. Mamy gości. No spokojnie. Kto mówi, że panią zdradza? Bardzo dobrze się prowadzi, chłopak. Tak? No, ja swoje wiem. A, to wie pani, to tylko takie... No nie ma się czym przejmować, tak naprawdę. Francesco Escalante, miło poznać. Ostatnio dość zaufany człowiek pani męża. Witaj, młoda damo, a ty to kto? Rosita. Nie, poznać. A, czekaj, powiedziałeś do niej mamo. Tak, no. Jesteś córką pana Nacho. Nieźle. Córką pana Nacho. Tak jest. Kogo ja widzę? Na fawelach się widzimy, a teraz nagle to tutaj. Gringo. Moje gringo, kochany Baraczo, gringo. Baraczo, przestań już się odzywać, błagam cię. Co on taki? Co ty, pijany? Musimy sobie zaraz porozmawiać, gringo, musimy sobie porozmawiać. Nie ma sprawy. O Jezu, zostawiać was dwóch teraz, to będzie tragedia. Powiedz mi, co to jest wasza baza? Co wy tu robicie? No, powiedzmy tymczasowe, dopóki się kolejna rzecz nie odkryje. Racja. Może oprowadzisz gring, co? No, ale widzę, że chyba panowie jeszcze mają ze sobą do pogadania, więc może za chwilę. Zapraszam, gringo. No, panie? Pozwólcie, że na chwilę porozmawiam ze starym koleżką. Mm-hmm. Jasne. Pan Nacho, widzowie, ma żonę. Ja nie wiedziałem o tym, nie? Ale jaja. A kurde, tego gościa z Peżeta pewnie znacie. Ciekawe, co on nam ciekawego powie. Hola, amigo, chodź. Gringo. Co jest? Co ty zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Człowieku. Przez ciebie chcieli mnie zabić. O czym ty mówisz? Chcieli mnie przez ciebie zabić, rozumiesz, gringo? Masz poważne kłopoty tutaj. Nie możesz nigdzie wychodzić poza teren. To jest bardzo ważne. Nie możesz nigdzie wychodzić poza obszar, który tutaj jest.
Przez ciebie chcieli mnie zabić, szukają cię. No wiem, słyszałem. Ale... Szukacie FIB, szukacie jakaś grupa, która jest ubrana na czarno i są nieśmiertelni, rozumiesz? Jeden drugiemu strzelił w klatkę piersiową i nic mu się nie stało, z rewolwera, rozumiesz? Dobra, dobra. Śmieszy cię to? Coś dobra, cię śmieszy? Nie, coś słuchaj. Cię śmieszy, tak? Słuchaj, za dużo tequili chyba, przyjacielu. Wiesz co, Gringo, mówi ci coś Teodor, albo Salsa, albo... Salsa. Za bardzo dobry sos do nachosów. Swoją drogą wiesz pewnie co, też jesteś lubisz. Jesteś bardzo śmieszny. Ale jak ci głowę tu utną, to wspominaj moje słowa, kiedy będziesz klęczał i czekał na odstrzał. Franklin Clinton ciebie... wrócił do miasta, przyjacielu. Wiesz co... Kto? Jestem w domu. Francesco Escalante. Franklin Clinton? Francesco Escalante. No wiesz co, właśnie tak mówili, tak na ciebie mówili, Franklin Clinton, ale nie chciałem wierzyć. Dobra, wiesz co? Polecam ci się położyć, mordo. Wiesz co? Jakieś dzieciaki odkryły naszą starą bazę. Kopali nas i wtedy weszli oni. Tak, uważaj, i pojawił się sos, salsa i wszystkich poskromił. Gringo, nie denerwuj mnie, naprawdę mnie nie denerwuj. Pogadaliście sobie? Nie ma co z nim gadać. Mówił coś tylko, że nie mogę się... Jak to? Nie mogę się poruszać poza... teren tego ten miejsca? Ten obszar? Tak, zdecydowanie. Dlaczego? Masz tutaj swoje miejsce do spania i tyle ci powinno wystarczyć. Tak? Cika? A nie pokażesz mi to miejsce? Nie chcemy odkryć kolejnej bazy. A to mamo, weź go najpierw oprowadź, co? Tutaj, tutaj. Pokażesz potem mu jego miejsce do spania, ale najpierw za mną. Ta. Dobrze. Ja nigdy pana na czym nie zapytałem, jak macie na nazwisko rodowe. Barrero. Barrero. Ładnie. Barrero. Pani Barrero. W czym mogę pomóc? Na tej pięknej amerykańskiej ziemi. Jestem do pani usług i do pani dyspozycji. Oczywiście, no to tutaj jak widać pracujemy. Mamy wszelkiego rodzaju sadzonki, całą resztę. Praca w re. No dobra, a te twardsze rzeczy, które przywieźliśmy w samolocie? No to będzie trzeba załadować do szopy, to zdecydowanie. Do szopy, hej pasterze. Bo do domu się chyba nie zmieści. Mhm. Oprowadzę cię po miejsce, gdzie będziesz mógł się poruszać. Okej. Okay. Tutaj mamy kuchnię. Oczywiście będziesz mógł sobie przygotować różne rzeczy, co będziesz tam chciał. Jedzenie też będzie. Wow. Niesamowity standard. Tu jest łazienka. Jak będziesz potrzebował, wiadomo, będziesz mógł skorzystać. Tam na wprost jest pokój mojej córki, więc tam... Okay. Proszę nie. Dziękuję. Dobrze. Zapraszam dalej. Widzowie, myszka omskła się Franklinowi znowu. Jasne. Przepraszam. Ta mała szopa tam. Tam trzymamy cały nasz arsenał, powiedzmy. Dobrze. Chłopaki, wyładować się do szopy. Raz, raz! Si, vamos! Si, si, senor! Vamos! To twoje... takie... jak ich tutaj nazywać, w sumie? Moje przydupasy. Moje no! Ludzie. Oczywiście. To tutaj wszystko trzymacie, w tych skrzyniach? Tak, dosyć ryzykownie. Tylko położyli to tak niefortunnie. No właśnie. Come on, un perro. Ojku. I co? Co? Widzisz tą drabinę? No. To może sobie po niej wejść i zobaczyć twoje nowe lokum na jakiś czas. Jero, Cika, słuchaj, może będę spał w twoim pokoju. A jeszcze raz. Tarczy, jeszcze tak raz na mnie powiesz, nie? Oj, z moją córcią nie zadzieraj. Do góry, zalec sobie do góry, co masz i... Tu jeszcze możesz nadzieję, sobie, tutaj tutaj też możesz sobie przygotowywać jedzenie, jak będziesz wstawał rano, oczywiście. I pamiętaj, nie poruszasz się za ten obszar, bo inaczej będziesz miał spore problemy. Tak. Słyszałem, że jestem tu tydzień. Przy następnym transporcie wracam. Więc długo nie zabawię. Cika, nie martw się. Tydzień, to tydzień. No, chodź do góry, chodź lepiej do góry. Ciasne, ale własne, no. Co, podoba się? No. A teraz jak masz jakieś, no widzisz. W karty możesz sobie pograć z chłopakami, bo czasami przychodzą. Gracias, moje drogie panie. Jak pięknie, że tym przybytkiem w Ameryce wielkiej, pięknej rządzą kobiety. Coś jeszcze? Jestem chyba do pani. Jestem do waszej dyspozycji. Gdyby tylko trzeba było. Aha, dobra.
No to się rozgość. Nie wiem, czy masz tam jakieś swoje bagaże, czy nie. Możesz sobie tutaj przynieść. Dobrze, dziękuję. Och, typowy frajer. Jezu, jak każdy kumpel na to. No jak zwykle, mamo. O kurde, widzowie. No, Franklin taki wleciał na pełnej. Sigma, sigma. Proszę państwa. O, jesteśmy w Los Santos. Nie możemy się poruszać. O kurde. No nieźle, widzowie. Mam w głowie jedną rzecz. Senior. Słucham. Walizka. Wjeżdżaj z nami na górę, młody. Si. Jestem tutaj już drugi dzień. Nie mogę przestać myśleć o tym, żeby zobaczyć Los Santos. Tyle lat nieobecności. I wreszcie nadarza się okazja. Nigdy tak blisko nie byłem. Mogę wykorzystać fakt, że niewiele osób zostało w obozie, bo pojechali po towar. Przecież mój człowiek nie zauważy, że zniknie jedna z ciężarówek. Przynajmniej tak mi się wydawało. Walić jakieś zakazy. Jestem dorosłym człowiekiem. Jestem Franklin Clinton i wróciłem do miasta. Muszę zobaczyć, co się zmieniło. Właśnie dlatego planuję tam dotrzeć. Nie jestem z tych, którzy stchórzą i nie wrócą do Kolumbii po 7 dniach. Jak zresztą dogadałem się z Nacho. Spokojnie. Ta jedna jazda do miasta w zupełności mi wystarczy. Ścigają mnie tutaj. Nie jestem tu mile widziany. Okej. Nie zabawię tu długo. Ale jest kilka miejsc, które chciałbym dziś odwiedzić. Przy odrobinie szczęścia powinno mi się udać. Jedno z nich jest obok. Trochę się tu pozmieniało. Nie wygląda to tak jak wtedy. Co stało z tym miejscem? Gdzie są moi ludzie? Sprzedali biznes. Ciekawe. Mam jeszcze pomysł, gdzie mogą być. Co? To nie może być prawda. Czy mogę pomóc, pani władzo? Panie z właścicielem tego pojazdu? Oczywiście. To proszę przeszukować dokumentację. Prawo jazdy. A w czym problem, przepraszam? Jaki powód zatrzymania? Proszę pana, wyjechałem dopiero pod komendy. I takie parkowanie. Nie no, panie władzo, no. Pan se daruje, no. Jeszcze pan zostawia cały wyjazd. Proszę pana, ja, że tak powiem, kawki, rozprostować kości, kawki się napić. Już człowiek nie może, no. Ja w kosmosie byłem. Proszę przygotować dokumentację. A co tak ostro? Legitymujecie wszystkich w mieście? Co jest? Proszę pana, po napaści na burmistrza trzeba wszystko i każdego sprawdzać. Jakiej napaści? Bo wie pan, ja przyjezdny. Co to się stało z burmistrzem? Przecież cały stan o tym gadają. Niech pan już głupo nie rżnie i proszę przygotować dokumentację. Dokumentację. Pan poczeka, są w samochodzie, dobrze? No to nieźle. Nie tego się spodziewałem. Ale z drugiej strony czuję się świetnie. Witamy w domu, Franklin.